dobry. Jest taka apteka, która nigdy nie strajkuje i która realizuje bardzo różne, szczególnie artystyczne recepty. To apteka sztuki, w której dzisiaj gości Kwadrans Kultury. Za chwilę szczegóły najnowszej wystawy w tym uroczym miejscu, a do tego oczywiście, jak to u nas, wieści kinowo-teatralno-muzyczne. Kwadrans Kultury w czwartek, Justyna Dźwig. Zapraszam. I zaglądamy również do Galerii Schody, gdzie polecamy Wam tym razem wystawę malarstwa. Pokazujemy artystę bardzo młodego, a prezentującego coś, co jest dzisiaj niecodzienne, prehistoria. Inspiracje, które determinowały artystę do znalezienia takiej tematyki, są pogrzebane zarówno pod ziemią, jak i skryte w przeróżnych jaskiniach na świecie, a my pokazujemy je w jednym miejscu. Wszystkie atrakcje, które przygotowaliśmy dla Was w dzisiejszym kwadransie kultury. I na koniec mam jeszcze oświadczenie. Jeśli ktoś z Was podczas dzisiejszego programu słyszał dziwne głosy, oto powód. A jeśli głosów nie słyszeliście, to może to o Was bardzo dobrze świadczy. Cicho tam już. Jutro wracamy w kwadransie kultury w TVP Warszawa. Nawet papugi czekają na spotkanie z nami. Ała, do zobaczenia.